Najgorsze bladziny to w Warszawie. Czaski poranne. Po kilka osób żydowskiego pochodzenia wyjeżdża stąd co roku, proszę Państwa. I to na gruncie prawnym wymusić przeprosiny ze strony brytyjskiej deputowanej. No ale oddaję głos Jarosławowi Podarczyku. Będę chwila wstępu i potem podsumowanie, bo to nie jest taki prosty temat. Może stamtąd wyjeżdża. Nie wiem dokładnie, czy Rafał Sienkiewicz zostali zastraszeni przez policję, bo może frekwencji nie było i zostało to odwołane i zrobione za pokutę, ale jeżeli by tak było, że
tłumacząc to, jak rozumiem, temu, bo rzeczywiście jest tak, że Rafał Ziemkiewicz sobie publicystyce twierdzi w zasadzie, że każdy musulman do tego jest dla. No, nie od dzisiaj. Nie od wczoraj, tylko od 15 lat. W związku z czym ja rozumiem, że na gruncie brytyjskim to jest niedopuszczalne, bo nawet ta pani parlamentarzysta może się poczuć moje pytanie, ale on pytanie przynosi, bo to jest tylko proszę, proszę zadać to pytanie, ale moje pytanie brzmi, czy wolność słowa polega na tym, że my już zawczasu, bo ktoś może wywołać kontrowersję, nie jest faszystą, nie jest islamofobą, no przecież to będzie to, co ja mogę przemówić, czy on może już zostać wyrzucony, by zapobiec i zakazać, żeby nie wzbudził kontrowersji, czy to jest wolność słowa? To, co mówi Rafał Ziemkiewicz, Brytyjczycy mówią, że może to naruszać bezpieczeństwo, bo Wielkiej Brytanii jest szalenie wrażliwą i ważną kwestią koegzystencja różnych ludzi, ras, religii, orientacji seksualnej. Oni chcą budować społeczeństwo takie, które będzie wewnętrznie się nie walczyło ze sobą, tylko współpracowało. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 5. Czas na informacje. Ewa Morawiec, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel, przemawiał też w Fundacji Gerbera ze stolicy Niemiec Karol Surówka. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, przyszłym budżecie Unii Europejskiej, rozwoju współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Pojawił się jeden punkt sporny, to budowa gazociągu Nord Stream 2. Według Mateusza Morawieckiego projekt ten zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. Tymczasem zdaniem pracę, jaką wykonali. Trump spotkał się też w biurze lokalnego szeryfa z policjantami. Wykonaliście wspaniałą pracę, bardzo to doceniamy. Właśnie wróciłem ze szpitala. Była tam młoda kobieta, postrzelona 4 kulami w płuca. Dzięki wam do szpitala trafiło w 21 minut. Wcześniej nie dawali jej szans. Mówił amerykański prezydent. 19-letni sprawca masakry w szkole w Parkland współpracuje z prowadzącymi dochodzenie agentami FBI. Jak podają lokalne media, odpowiada na ich pytania. We francuskim rządzie pojawiła się nowa seks-afera. Już druga kobieta oskarża o przestępstwo seksualne ministra rachunków publicznych. Wcześniej prokuratura wszczęła wstępne śledztwo w związku z oskarżeniem tego ministra o gwałt. Sprawę śledzi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Mieszkam w kamerce Turkuen, którego Gérald Darmanin z umerem stwierdził, że na ostatnim molestował ją seksualnie, kiedy się z nim spotkała, by prosić o pomoc w uzyskaniu komunalnego mieszkania. Wcześniej była prostytutka, oskarżyła tego ministra o to, że ją zgwałcił, kiedy przyszła go prosić o pomoc w rozwiązaniu problemów administracyjnych. Do tego dwie inne kobiety, w tym wnuczka byłego prezydenta Francji François Mitterranda, oskarżyły o molestowanie seksualne również ministra ekologii Nicolas Hulot, który jest przyjacielem prezydenta Macrona. Wielu komentatorów jest przekonanych, że Emmanuel Macron przygotowuje już duże zmiany w rządzie, bo mnożące się spektatory coraz bardziej niszczą wizerunek całego obozu prezydenckiego. Sobota w Pjongczangu upłynie pod znakiem skoków narciarskich. Z występem Polaków związane są ogromne nadzieje. Kibice liczą na pierwsze medale naszych olimpijczyków w trwających igrzyskach. Jeśli pogoda dopisze, to punktualnie o 13.30 rozpocznie się konkurs na dużym obiekcie. Biało-czerwonych reprezentować będą Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Kula i Dawid Kubacki. Półtorej godziny wcześniej na trasę ruszy sztafeta z Justyną Kowalczyk, Sylwią Jaszkowiec, Eweliną Marcisz i Martyną Galewicz. Wszystkim gorąco kibicujemy. Tajemnice nauki w faktach RMF FM. Stres przeżywany przez ojca może odbić się na zdrowiu jego przyszłego potomstwa. Odkryli to naukowcy z Uniwersytetu Maryland. Tym doniesieniom przyjrzał się Grzegorz Jasiński. Wygląda na to, że stres może prowadzić do zmian w plemnikach, które potem prowadzą do pewnych nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego potomstwa. Do tej pory słusznie zwracano przede wszystkim uwagę na... Ktoś dzieli się rychłomaryk. No wiadomo, że stres jest szkodliwy. Trzeba iść do Biblii, Słowa Bożego. Świadkowie Jehowy na Biblię zwracają uwagę i mówią o stresie, że jest zabójczy. Śmierć jest śmiertelny.
Kierowca autobusów miejskich w Lublinie, nie włączą silnika, zanim nie dmuchnął walkomat. Pierwszych 15 takich autobusów z wbudowanymi czujnikami trzeźwości wyjechało już na ulicę miasta. Czy to kręci pan kluczyk i jest tylko cyk? Cisza, tak. Taką aferę robią, że Polska jest pijana, no. Że Polska jest pijaczką, że Polska jest żebraczką. I tak wiesz, cały czas afery robią. Zamieszani, wiesz, bo to reprywatyzacyjne, wiesz, takie mamy zapisy przetargowe w tym momencie. W momencie ogłaszania kolejnych przetargów myślę, że też ten zapis będzie brany pod uwagę. Podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Kornika Opasiak, rzecznik lubelskiego MPK. To wszystko w tych faktach. Ponownie słyszymy się o 6:00. Radio Muzyka Fakty. RMF FM. Dalej, nasz PiS Zjednoczonych Sił Dyplomatycznych Polski. W obronie polskiej suwerenności, w obronie tego, co Polska stanowi. Włoszkowicz wkładł przy tym bardzo wyraźnie akcent tej walce o suwerenność na to, co nie było, nawet przez moment, jakąś chęcią dominacji czy supremacji narodowej czy państwowej. On po prostu przypominał prawo naturalne i konkretyzację jego zasady. Zasady fundamentalnie proste. Dobro należy czynić, a zła należy unikać. Ta konkretyzacja brzmi: traktuj innych tak, jak chciałbyś, aby inni traktowali. A ja? Proszę Państwa, odwoływanie się do prawa naturalnego było, jest i powinno być fundamentalnie ważne. Równie ważne jest budowanie na tej podstawie prawnej prawa do samostanowienia narodu. Problem w tym, że dzisiaj w dobie myślenia pozytywistycznego prawo naturalne jest ignorowane, rugowane z kultury myślenia prawnego. Dlatego zamiast praw człowieka i narodów mamy dzisiaj roszczenia i żądania różnych grup społecznych. Ich ograniczanie przywilejów spotyka się wręcz alergiczną czy agresywną reakcją. Jej przejawem może być i było przymierzenie się w każdym agresywna reakcja własnemu państwu i narodowi. Ja mówię do tego faceta z tak to finanse, że 15 listopada ubiegłego roku. Że tak się trzęsie, na tym stołku siedzi, tak się trzęsie ze wściekłości, że chyba niedługo ducha wyzionie. No te firmy pożyczkowe, jak nie z Bielska Białej, to z Wrocławia, to wszystko tam najbliżej tych Żydów. I wiecie Państwo, że one się tak trzęsą, te firmy pożyczkowe, jak na przykład zbliża się rata pożyczki, to już kilka dni wcześniej się przypominają, 10 razy dzwonią, przypominają się, że tu będzie rata do spłacenia, a potem nie daj Boże, jak nie spłacisz pod wieczór, to dzwonią, a następnego dnia już mówią, że podadzą tam do zakładu pracy, a zakład pracy zmienił nazwę. Czyli skandal, bo chcieli być bardzo, bardzo skuteczni, że odzyskają swoje pieniądze, właściwie nie swoje, bo to tutaj ludzie im pożyczają, skoro muszą płacić 2-3 razy więcej. 2-3 razy więcej muszą płacić, to przecież to są pieniądze wyżebrane, ukradzione, no to więc. A że ze strachu ktoś tam się podpisał, wziął. Co za chuj? A to jest stołek, proszę Państwa. Ale to też nie jest Legina, bo jest wiatr. Mateusz Morawiecki uważa, że może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy. Po spotkaniu Mateusz Morawiecki udał się do Fundacji Corbera, to instytucja, która od ponad pół roku zajmuje się analizami m.in. w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Premier w wystąpieniu zarzucił Rosji prowadzenie hybrydowej agresji przeciwko krajom Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym. Dodał, że
że ofiarą tej hybrydowej agresji padły Stany Zjednoczone, a być może też Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki podkreślił, że problem Rosji nie jest sprawą poszczególnych państw. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musimy się zmierzyć. Jestem wdzięczny kanclerz Angeli Merkel za jej dobre zrozumienie tego problemu w kontekście sankcji. Że Angela Merkel jest. Skajte. Wsparcie. Dziś wiemy, że mamy prawdziwych przyjaciół i sojuszników oraz ich silne poparcie. W obchodach w litewskiej stolicy wzięli też udział mieszkający na Wilejszczyźnie Polacy. W pochodzie młodzieży wraz ze swymi uczniami przeszedł nauczyciel historii z gimnazjum Waldemar Szyłkowski. Tłumy ludzi rządziło tutaj przy katedrze wileńskiej. Oczywiście tylko Litwinie, ale też i Polacy. Jako lojalni obywatele też tutaj są. I moja szkoła, gimnazjum Kraszewskiego też jest wstawiła. Flagą szkolną i jeszcze państwa litewskiego. Obchody z udziałem europejskich przywódców były szansą na bezpośrednie spotkania polityków. Po południu Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Nikolajem, tak. Także proszę państwa. Według prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego przewodniczący komisji jest zadowolony z dialogu Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności w naszym kraju. Przewodniczący Juncker ma nadzieję na to, że sprawa wniosku i tej dyskusji między Komisją Europejską i Polską się rozwinie w sposób... Tak, że jakoś online. Czy rzeczywiście będzie tak, że wspierał rząd w dialogu z Komisją Europejską, a Komisja w dialogu z polskim rządem? Z kolei rozmowa z niemieckim prezydentem dotyczyła spraw dwustronnych. Frank-Walter Steinmeier zrelacjonował proces tworzenia rządu w Berlinie. Obaj prezydenci rozmawiali ponadto o praworządności w naszym kraju. Pojawiła się też kwestia reparacji, przekazał Krzysztof Szczerski. Zgodzili się dzisiaj, że ta dyskusja powinna toczyć się w obecnym tempie, że ona toczy się we właściwych ramach. Te ramy, które dzisiaj są, ramy parlamentarne, to tempo, ten sposób rozwijania się tej dyskusji jest właściwy. A jutro w Wilnie oficjalne rozmowy prezydentów Polski i Litwy. Już wczoraj Andrzej Duda zapewniał, że w czasie spotkania z Dalią Grybauskaitę poruszy wciąż nierozwiązane problemy Polaków mieszkających na Litwie. Mam nadzieję te problemy pokonać wspólnie uzgadniając metody rozwiązania tych kwestii, które gdzieś tam budzą spory czy wątpliwości. Na zakończenie wizyty Andrzej Duda odwiedzi Wileńską Rossę, gdzie złoży wieniec przy mauzoleum Matki i Serce Syna. To miejsce pochówku serca marszałka Józefa Piłsudskiego. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To były bardzo trudne rozmowy. Tak o spotkaniu z wicepremierem Ukrainy Pawłem Rozenką mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele resortów spraw zagranicznych oraz kultury. Politycy rozmawiali o kwestii ekshumacji pamiętni polskich ofiar na Ukrainie. W czasie spotkania strona ukraińska poruszyła też temat nowelizacji ustawy o IPN. Rozmowy trwały 4 godziny, ale będą kontynuowane. Wicepremier Piotr Gliński powiedział Polskiemu Radiu, że w sprawie ekshumacji nie do końca nasze intencje znalazły akceptację po drugiej stronie. Podkreślił, że kwestia poszukiwań i ekshumacji powinna być na wstępnym etapie oddzielona od spraw upamiętnień. Tym ofiarom należy się cywilizowany, humanitarny pochówek, wbicie krzyża, napisanie nazwiska, daty, jeżeli one są możliwe do ustalenia. To jest podstawa cywilizacyjna, która powinna nas łączyć. A co do innych spraw, w których się nie potrafimy porozumieć, czy też interpretacje historii są rozbieżne, odłóżmy je na przyszłość. Spór między Warszawą i Kijowem zaostrzył się w 2017 roku, gdy ukraiński IPN zakazał poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów.
na terytorium Ukrainy. Zakaz został wydany po zdemontowaniu nielegalnego pomnika UPA w Kruszowicach koło Przemyśla. Wicepremier Piotr Gliński zaznaczył jednak, że jest wola rozmów. Przypomniał, że spotkanie na poziomie wicepremierów to efekt grudniowych rozmów prezydentów Polski i Ukrainy. Ustalono wówczas, że uregulowaniem sytuacji w sprawie polskich ekshumacji zajmie się specjalna komisja, na czele której staną Paweł Rozenko i Piotr Gliński. Rozmawiamy w tej chwili na poziomie operacyjnym, czyli wiceministrowie, urzędnicy, dyrektorzy departamentów będą starali się ustalić te warunki, które mogą doprowadzić do odblokowania ekshumacji i rozpoczęcia procesu inwentaryzacji. Z kolei wicepremier Ukrainy Paweł Rozenko mówił na konferencji prasowej, że spodziewa się naprawienia zdewastowanych ukraińskich pomników, podobnie jak dzieje się to ze zniszczonymi polskimi pomnikami na Ukrainie. Restauracji splądrowanych i poniewiesionych. Chodzi o naprawę zniszczonych ukraińskich pomników na terytorium Polski bez względu na ich status, czy są legalne, czy nie. Na Ukrainie na przykład, jeśli w wyniku prowokacji są dewastowane pomniki, także i polskie, i nawet jeśli sprawcy nie są ujęci, to mamy zdecydowaną reakcję ukraińskich władz na takie zdarzenia. Strona ukraińska poruszyła kwestię nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wicepremier Gliński powiedział, że był temu przeciwny, bo takie sprawy powinny być omawiane na innym poziomie. Uważamy, że to jest kwestia spotkań pomiędzy prezydentami, którzy dzisiaj w Wilnie się spotykali, czy też jutro premier polskiego rządu będzie się spotykał z prezydentem Ukrainy w Monachium. Natomiast wyjaśniłem, że nowelizacja ustawy o IPN-ie nie jest skierowana przeciwko jakiemukolwiek narodowi czy państwu. Jest to ustawa, która broni prawdy historycznej. Zdaniem Pawła Rozenki zmiany w ustawie mogą spowodować negowanie i podważanie praw Ukraińców pracujących w Polsce. My jako держава зобов'язані турбувати. Jako władze Ukrainy jesteśmy zobowiązani do obrony praw i swobód naszych obywateli nie tylko na terenie naszego kraju, ale także i poza jego granicami. Chcę zwrócić uwagę na wyważony ton naszego stanowiska. Ani prezydent, ani Rada Najwyższa Ukrainy nie zdecydowały się na jakiekolwiek tak zwane lustrzane kroki. Nie podjęto na Ukrainie żadnych uchwał i nie przyjęto żadnych ustaw czy decyzji, które by zawierały jakieś kontrowersyjne stwierdzenia. Po spotkaniu polsko-ukraińska delegacja złożyła kwiaty na cmentarzu prawosławnym na Warszawskiej Woli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że wczorajsze oświadczenie amerykańskiego ambasadora potwierdza wcześniejsze opinie Stanów Zjednoczonych. A w swoim oświadczeniu oświadczeniu poświęconym ustawie o Instytucie Pamięć Narodowej, ambasador mówił, że Stany Zjednoczone zgadzamy się, że takie sformułowanie jak polskie obozy zagłady są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczać sposobami, które chronią podstawowe wartości. Dla Amerykanów są one zapisane w pierwszej poprawce do Konstytucji. Wolność słowa i wolność mediów, zaznaczył Paul Jones. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że oświadczenie jest zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli Waszyngtonu. Są pewne obawy dotyczące interpretacji nowelizacji ustawy o IPN-ie. Z drugiej strony Stany Zjednoczone dostrzegają, że stosowanie pojęcia na polskie obozy zagłady jest bezpośrednio. Będziemy dążyć do tego i myślę, że to jest rola Trybunału Konstytucyjnego, który wyjaśni wszelkie wątpliwości, bo tu nie widzę zasadniczych różnic. Chodzi o taką interpretację obawy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 40% absolwentów szkół zawodowych ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Są inne prace, nie musi pracować tam, gdzie się uczył. Niestety, z tego tak wynika. Ja to już dawno mówię. To chyba głupie dziecko nawet by na to wpadło. Proszę Państwa, także pozdrawiam. Buziaczki, proszę jeść kaczki.